Panie trenerze, jak można podsumować ten dzień? Dzisiaj mieliśmy to samo, dwie jednostki treningowe. Poranna jednostka treningowa odbyła się na siłowni, gdzie podzieliliśmy się na dwie grupy i te grupy się wymieniały. Jedna była na siłowni, druga była na salce, gdzie ćwiczyli z trenerem Bożyczko ćwiczenia wzmacniające, rozciągające. Tak wyglądał trening poranny. Trening popołudniowy, drużyna rozpoczęła trening razem, ale potem podzielona została na dwie grupy. Wiadomo, że jutro czeka nas sparring, w niedzielę to samo i jedna grupa, która rozegra mecz jutrzejszy, skupiła się na stałych fragmentach gry, a druga grupa, która będzie grała mecz niedzielny, miała trening, który na pewno był inny niż ta, która przygotowuje się do jutrzejszego meczu. I tak naprawdę najbliższe dni to takie też przeplatane właśnie zajęcia, bo tych spotkań będzie naprawdę sporo i trzeba będzie ważyć trochę siły piłkarzy. Tak, na pewno będzie to wszystko przeplatane, bo jutro część zawodników rozegra mecz. W niedzielę będą po meczu, czyli też wiadomo, będzie inny trening. W niedzielę pierwsza, ta druga grupa będzie grała mecz, tak więc no, coraz więcej będzie podziałów i coraz więcej takich treningów, gdzie część zawodników będzie robiła co innego, a część co innego, ze względu na to, że w innym będą momencie. Jedni będą po meczu, drudzy będą przed meczem. Sebastian, jesteś jednym z najmłodszych zawodników podczas tego obozu. Jak znosisz te trudy i obciążenia? Znaczy, nie nazwałbym tego trudami, ale no, wszyscy trenerzy interesują się nami, pytają, jak jest ze zmęczeniem, czy jesteśmy zmęczeni. Przy niektórych ćwiczeniach czasem nam je odpuszczają, no, ale myślę, że dajemy radę jako młodzi i nie odstępujemy kroku tym starszym zawodnikom. Za Wami tak naprawdę półmetek drugiego obozu przygotowawczego. Co możesz powiedzieć o tych przygotowaniach? Tak, w pierwszy obóz mieliśmy spalę typowo przygotowań fizycznie, żeby się przygotować, siłownie i tam te sprawy. No i teraz właśnie mamy więcej z piłkami, no i od jutra zaczynamy ten, jakby to jest, maraton ze sparingami. Maraton ze sparingami, ale tak naprawdę nie będziecie też grać codziennie, tylko te składy będą różne. No tak, będzie rotacja ze składem, ten trenerzy mówili, no ale no... Teraz właśnie czekamy na to, bo to jest najważniejsze dla nas, żeby grać i się ogrywać, bo przyszli nowi zawodnicy, no i trzeba się zgrywać, tak?